Ekscelencje księża biskupi, drodzy ojcowie, wielebni księża, panowie ministrowie, panie prezesie, wszyscy szanowni państwo. Wspominamy tych, którzy dali świadectwo swojego człowieczeństwa. Pomni Bożego nakazu, miłości Boga i bliźniego, praktycznie pokazali, jak ten Boży nakaz realizować. Nie bali się, może bali się, ale nawet bojąc się, wiedząc o tym, że nawet za podanie szklanki wody Żydowi grozi tylko jedna kara, kara śmierci, pomagali tym, którzy byli zaszczuci, którzy zostali skazani na śmierć. Jesteśmy z nich dumni. My, Polacy, jesteśmy z nich dumni. Wiemy, to zresztą było również w biogramach, tu dziś przytoczonych, że byli również tacy, którzy donosili, którzy czy ze strachu o swoich bliskich, złamani psychicznie, czy z osobistej złości, czy z chciwości temu człowieczeństwu nie sprostali. Tych nie chcemy pamiętać. Ale nie możemy dopuścić, by ocena, o tym mówili wszyscy moi poprzednicy, ocena zachowania Polaków w czasie II wojny światowej została zakłamana, żeby była budowana na kłamstwie, a nie na prawdzie. By zostały zaburzone proporcje, by próbowano wmówić światu, że Polacy byli współwinnymi Holokaustu. Jestem członkiem Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, jej wiceprzewodniczącym. Grupy złożonej z tych parlamentarzystów, którzy chcą bardziej, w sposób szczególny działać na rzecz pojednania polsko-żydowskiego. Bierzemy udział w ważnych wydarzeniach dla Żydów, w Marszu Żywych, w uroczystościach przy pomniku bohaterów getta. Chcemy, by te współczesne relacje były oparte również na tych znakomitych, przez wieki trwających relacjach Żydów mieszkających wśród nas Polaków tu na tej ziemi. Przecież to ci nasi starsi bracia uciekali z innych krajów Europy, gdzie byli mordowani, gwałceni, gdzie były pogromy, gdzie były grabieże, to w Polsce przez wieki znajdowali bezpieczną przystań. To oni mówili o Polsce jako raju żydowskim, paradisus judeorum. Tu mieli swoje sądownictwo, możliwość wyznawania swojej wiary, kultywowania tradycji, tworzenia swojej kultury. Tu mieli również szereg przywilejów. Dlatego wspominając tę współpracę, to wspólne budowanie społeczeństwa przez wieki, również chcemy, żeby współczesne państwo Izrael, państwo polskie, to są państwa, których nie było na mapie świata przez wieki. Jeden i drugi naród nie miały swojego państwa. I mówiąc prawdę, w Generalplan Ost, stworzonym przez Niemców, planie dla terenów Polski, Europy Wschodniej, nasze narody były skazane na eksterminację. Dlatego chcemy, by również współcześnie, opierając się na prawdzie, nie na kłamstwie, powtórzę to jeszcze raz, budować dobre relacje współczesne między Żydami, Polakami, między państwem Izrael i Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Chcę bardzo serdecznie podziękować i ojcu dyrektorowi, i wszystkim redemptorystom, i wszystkim, którzy wspierają was w tym trudnym dziele budowania godności i dumy narodowej i przy tym przypominaniu tych wszystkich, którzy zaświadczyli o swoim człowieczeństwie, z których jesteśmy dumni.
Cześć i chwała bohaterom.